Kiedyś mi się wydawało inaczej. Dziś już nie jestem skłonny uważać, że wszystko da się zrobić samemu. Człowiek z wiekiem nabiera trochę mądrości, także nie książkowej. Współpraca z rozmaitymi sąsiadami jest koniecznością, ale też szansą rozwoju i po prostu sympatycznym doświadczeniem. Pracując w organizacji pozarządowej, wciąż rozglądam się za partnerami do różnych działań. Spróbuję dziś opowiedzieć parę słów o niektórych projektach, które realizowaliśmy wspólnie z Biblioteką Publiczną w dzielnicy Targówek Miasta Stołecznego Warszawy. Razem ciekawiej, naprawdę. Podstawowe skojarzenie ze słowem biblioteka wygląda jakoś tak. Długie regały z książkami i miła pani, która nam te książki wypożycza. Cisza, spokój, wręcz czuję się taki leciutki, nieokreślony smuteczek. Ja też miałem w głowie taki obraz, bardzo tradycyjny. Może by taki stan trwał do dnia dzisiejszego. Kiedyś, gdy się zastanawiałem nad promocją własnych działań, przyszedł mi do głowy pomysł, a może by tak wykorzystać sieć bibliotek, rozwieścić tam plakaty, rozłożyć ulotki. Tak się to niewinnie zaczęło. Dziś mamy za sobą lata świetnej współpracy. Biblioteka stanowczo nie kojarzy się z jazdą na rowerze? Czas przeszły będzie właściwszy. Nie kojarzyła się. Imprezy pod hasłem odjazdowy bibliotekarz już chyba nikogo nie dziwią. My też od kilku lat bierzemy w nich udział. Miło i zdrowo jest wsiąść wiosną na rower. Miło, jeśli można to uczynić w gronie rodziny, z dziećmi i przyjaciółmi. Dobrze jest, gdy można się na taką przejażdżkę wybrać blisko domu. Ważną sprawą jest bezpieczeństwo, więc dobrze, gdy grupa rowerzystów jest ochraniana przez służby mogące ułatwiać poruszanie się po ulicach. Nie jest niczym złym, gdy rowerowa wyprawa oprócz samej przyjemności przejażdżki pozwoli się nam też czegoś dowiedzieć. A poznawanie miejsca, w którym żyjemy, to zdobywanie wiadomości interesujących i przydatnych. Miło, gdy zmęczony rowerzysta na zakończenie wycieczki otrzyma szansę na upieczenie kiełbaski w ognisku, wzięcie udziału w wymianie książek, prezentacji zasad pierwszej pomocy, gdy na najmłodszych czeka turniej wiedzy o dzielnicy. Odjazdowy bibliotekarz. Miło móc powiedzieć, że jest w tym odrobina naszego wkładu. O Targówku Fabrycznym można opowiadać bardzo długo. To jest miejsce bardzo ciekawe samo w sobie, tak historycznie, jak i współcześnie. Można tu też znaleźć świetnych partnerów do wspólnego robienia rzeczy dość niezwykłych. Pomysł był naprawdę niekonwencjonalny. Postanowiliśmy połączyć warsztaty kulinarne z nauką fotografowania i spacerami po arcyciekawej okolicy. Kuchnia była wschodnia, wykorzystaliśmy kontakty miejscowych działaczy z mieszkankami ośrodka dla uchodźców z ulicy Księżnej Anny. W naszym jadłospisie pojawiły się potrawy z Ukrainy, Kaukazu i nawet nieco odleglejszych stron. W części kulinarnej ogromnie nas wsparły panie z ośrodka. My zajmowaliśmy się fotografią i historią. Spacerowaliśmy po okolicy,
Spotykaliśmy się w gościnnych progach Cafe Sąsiad, opowiadaliśmy sobie o kuchni i fotografii, a także dziejach miejsca. Każde spotkanie kończyło się entuzjastyczną degustacją przygotowanych w kuchni specjałów. Jakby i tego było mało, w programie znalazło się też miejsce dla naprawdę interesującej historii naszej biblioteki publicznej. Nie, to nie wszystko. Finałem pierwszej edycji programu była plenerowa wystawa fotografii wykonanych przez jego uczestników. I tu już ja sobie zamilknę. Najlepiej przemówią materiały archiwalne. Dobra, proszę się jeszcze podpisywać. Na pamiątkę. Lista obecności. Przepraszam, ja mam jeszcze jedną drobną refleksję. No muszę przecież. Jak się tak spotkaliśmy, pierwszy raz rozmawiając o tym projekcie w Bibliotece Publicznej, słyszę, znaczy ja mam oczywiście pomysły historyczne i tam fotografie gdzieś tam chcieliśmy bardzo pokazywać i coś z tym robić. Przychodzi Mariusz i mówi, że ma pomysł na warsztaty kulinarne. Myślę sobie, jak to będzie wszystko razem wyglądało. I przyznaję się, bije się w piersi, to był świetny pomysł. To nam naprawdę nakręciło tak niesamowitą atmosferę tego wszystkiego, co robiliśmy razem. Kasia, genialnie. Albo z drugiej strony, pani Kasia, się spotkacie na środku. Tak, i zaraz... Tak. Oj, oj. Tak. Proszę, i tutaj... No, zapraszamy jeszcze, kto jest chętny. To ma ochotę sobie pociąć. No, dawaj, dawaj. To ja też. Należy ci się w końcu, no. No dobra, gdzie to tam tego? Jeszcze zostało? No proszę, zapraszamy. Jeszcze zostało? Panie, które zdjęcia robiły, zapraszamy. O, tak, trzeba się pokazać. Proszę bardzo. Żeby świat się dowiedział, kto takie piękne zdjęcia zrobił. To jeszcze ktoś, proszę bardzo. A ja zakończę to. O, i koniec. Tak. Gdzie to jest? Raz. Pięknie. Super. I proszę bardzo. Brawo! Cieszę się, że nie masz tyle lat. Tu pojadę z tobą. O, był pomiętniony. Mówię, to jest fajne. Jeszcze tam jak jest to zdjęcie, to było to. No właśnie, ona jest leciuteńko nieostre, ale myślę tak. Po środka, tak. Nie, że to zdjęcie jest ładne, dlatego, że wiesz, no podejrzewali. Tak, tak, tak. No teraz na takiej krótkiej przestrzeni to trzeba umieć. Nie, nie, tak pobiegnie trzeba. Cześć, ojej, super, super. Tak, a nie, jeszcze gdzieś tam może dołączę, bo wiesz. No. O, no. No. Mamy to, dziękuję. Druga edycja wielokulturowego projektu to dopiero był odlotowy pomysł. Żeby się nie powtarzać, a bardzo chcieliśmy znów zrobić coś smakowitego, postanowiliśmy zajęcia kulinarne i fotograficzne połączyć w jedno. Warsztat fotografii kulinarnej był raczej trudny, ale dzieło, które dzięki niemu powstało, okazało się czymś niezwykłym. Efektem naszego programu była pierwsza plenerowa, wielokulturowa książka kucharska. Na ogrodzeniu szkoły Przymieszka I zawisły plansze z 30 wschodnimi przepisami, uzupełnionymi o zdjęcia potraw, na widok których aż ślinka ciekła.
Dziękuję ślicznie. Kasia poprosił. Kasiu, chodź, pomożesz, zrobimy. To dobrze. Brawo! Można czytać, można oglądać, zapraszamy. To jest w ogóle mega targówka fabryczna. Przez dzieci szczególnie zrobiona. Tak, tak, ale, ale tą różnicę, że czarny lepiej... Okej, to jest tak. Ja zastanawiam się, że jest zdjęcie. Targówek, jaki pamiętam. Czy ten tytuł koniecznie trzeba rozwijać? Strasznie nam się fajny, cieplutki projekt udało zrobić. To miejsce bardzo się zmieniło i dziś mało kto spośród mieszkańców w ogóle zadaje sobie pytanie, jak targówek wyglądał pół wieku temu, a był zupełnie inny. Dziś w to może trudno uwierzyć. Prosiliśmy starszych mieszkańców, aby o tym nieco dawniejszym targówku opowiedzieli uczniom miejscowych szkół. Niby nic wielkiego. O wyglądzie ulic, ludzi, o zajęciach rodziców i sąsiadów. Pokazywaliśmy młodym ludziom zdjęcia, próbowaliśmy im odrobinę przybliżyć rzeczy dziś niewyobrażalne, nie mieszczące się w ich świecie. Bardzo ciekawy i bardzo mi bliski program. Tak sobie czasem myślę, że niektórzy z naszych słuchaczy coś z niego wynieśli, my, realizatorzy, bardzo wiele. Warto wspomnieć, bo to spore nowum i zarazem coś, co się ogromnie wszystkim podobało. W programie, oprócz spotkań uczniów z seniorami, znalazła się także gra miejska. Ktoś powie, i cóż takiego, to znana forma. Tak, ale ta nasza odbyła się na brudnowskim cmentarzu. Sami byliśmy zaskoczeni reakcją młodzieży. Nauczyciele twierdzili, że pomysł był świetny, a i uczniom chyba odpowiadał taki sposób poznawania historii. W roku 2019 udało nam się przeprowadzić przy współpracy z Centrum Kultury i Aktywności działania pod bardzo skomplikowaną nazwą Tanecznie i spacerowo na targówku fabrycznym. Rzeczywiście, były czeczeńskie tańce, był spacer, ale też naszym zdaniem świetna gra miejska. Tu trochę slajdów z tego projektu. Później była zima, potem zaczęła się epidemia. To wszystko minie i znów będziemy razem robić różne ciekawe rzeczy. A razem jest ciekawiej.